Cześć, dziś pokażę Wam, jak wymienić baterię w Pilocie Proxima płaski. Jednakże zanim do tego przejdę, przekażę Wam kilka ważnych informacji. Po pierwsze, wymiana baterii nie spowoduje, że straci się gwarancję. Ponadto po wymianie baterii pilot nie straci kodów i nie trzeba będzie go ponownie programować do odbiornika. Zanim przejdziecie do rozkręcania pilota, sprawdźcie, czy posiadacie pilota z technologią BiClick. W nadajniku z tą technologią możecie sprawdzić stan baterii bez potrzeby jego rozkręcania, o czym szerzej mówimy w filmie, do którego link pojawi się za chwilę. Po drugie, na przestrzeni lat w naszych nadajnikach stosowane były różne baterie, dlatego warto najpierw rozebrać pilota i zweryfikować, jaką baterię posiadacie w swoim nadajniku. Po trzecie, stosujcie baterie wiodących producentów i kupujcie je u sprzedawców, u których baterie nie czekały kilku lat na swojego nowego nabywcę. Baterie możecie także kupić u nas na stronie proxima.pl. Skoro wiecie, na co zwrócić uwagę, przejdźmy do wymiany baterii w pilocie. Jest to bardzo proste. W tylnej części obudowy pilota znajdują się dwie śrubki, które należy wykręcić i tak też czynimy. Następnie wyjmujemy przednią część pilota. O, tak widzicie, sama wręcz wychodzi. Naszym oczom ukazuje się płytka pilota. Delikatnie wypychamy baterię. Bierzemy nową baterię. Wkładamy ją oczywiście plusem do góry. I pilota składamy. To są dwa takie ząbki, więc trzeba tymi ząbkami złożyć obudowę. Następnie przechodzimy do tylnej części i skręcamy obudowę pilota. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny i że faktycznie wymiana baterii była bardzo prosta. Więcej szczegółów jak zwykle u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia.